No i co? Kartkę pisało dziecko. Bystry jesteś. Wyrabiasz się tak przy poruczniku Zupku, czy w ramach samokształcenia? Jeszcze trochę i ho-ho. Będziesz, jak mówi moja wnuczka, lepszy od wafli. Gryźć nie trzeba. Co dalej? No nie, no sądzę, że sprawia to wrażenie zaniepokojonego dziecka. Świetnie, same rewelacje. Może jeszcze jakieś masz, co? Nie wiem, czy to będzie odkrywcze. Wydaje mi się, że są dwie możliwości. Albo dziecko naczytało się niedozwolonych książek i ma bujną wyobraźnię, albo jest mu, ja wiem, źle i no podejrzewa różne takie rzeczy. Powiem ci coś jeszcze. Dostałem tę kartkę od mojego znajomego, zupełnie prywatnie. Jest dyrektorem tego hotelu. To już trzecia kartka w tym tygodniu. Leżała na korytarzu. A pan dyrektor taki pedant, czy może stary kawaler i bardzo lubi środki? Wdowiec. Syna stracił w powstaniu. Przepraszam. Weź się na to. Mam to zabrać? Tak. A jeszcze jedno. Tak? Wczoraj na kierownictwie poruszano ten twój ostatni wyskok. Skarga dotarła bardzo wysoko. Aha, to... No... On się zachował po chamsku wobec tej barmanki, więc go tam trochę musiałem... Ale od tego są patrole. Ty byłeś tam prywatnie. A w ogóle mam już dosyć tych twoich doświadczeń bokserskich młodości, a wyjaśnienia w rodzaju po to Pan Bóg dał mi ręce, żebym nie musiał wzywać radiowozów, przestały mnie już interesować. Tak jest. No zjeżdżaj. Odmelduję się. Jak często sprząta się tu pokoje? Dwa razy dziennie. A tę kartkę znalazła pani kiedy? Po południu. Kartka leżała koło kosza na śmieci. Tak jakby chciał ją tam ktoś wyrzucić i nie trafił. W sumie tych koszy na tym piętrze jest ile? Kosz jest w każdym pokoju, a na piętrze cztery. To znaczy na korytarzu? Na korytarzu, cztery. To znaczy, że na dobrą sprawę tę kartkę mógł wrzucić no, każdy z mieszkańców piętra, tak? Oczywiście. A proszę pani, czy nie mieszkał tu ostatnio ktoś, kto by swoim zachowaniem wskazywał na specjalne no, podniecenie, podenerwowanie, jakiś taki nietypowy? Kobieta może jakaś? Proszę pana, podnieconych to tutaj jest sporo. Tu mieszka dużo cudzoziemców, za nimi włóczą się jakieś dziewczyny, stale latają po korytarzach jak oparzeni. Wie pan, to są eleganccy panowie. Mają tyle koszul, że nie piorą ich wcale, tylko ciągle zmieniają na nowe. To rzeczywiście szalenie eleganccy. Czy jest możliwe, żeby ta kartka leżała tu kilka dni albo jeszcze dłużej, tydzień, dwa? No wie pan? Ja sprzątam porządnie. Dziękuję bardzo. To wszystko? Tak, dziękuję. No i co? Wypisałem kilkadziesiąt nazwisk. 45-osobową wycieczkę emerytowanych nauczycielek z Anglii wykreśliłem. Wszystkich kawalerów także. Słusznie, nie żenaci mają inne możliwości pozbycia się niewygodnych kobiet. Ja wypisałem kilka nazwisk Włochów, ale chyba niepotrzebnie. Dlaczego? Chociaż fakt, Włosi mają zabawniejsze sposoby spędzania u nas czasu niż mordowanie panienek. No, matka to nie panienka. Różnie bywa, poruczniku, różnie. Wszystkie kobiety wykreśliłem, w sumie 80 mężczyzn. Tak? Z tego wszyscy cudzoziemcy i przyjezdni. Trzeci punkt dla pana. Warszawiak, jak wiadomo, ciągle ma kłopoty z zameldowaniem się w hotelu. Przyzwoity mężczyzna nie nocuje poza domem. Jak ja się mogłem z panem zaprzyjaźnić? Ja też nie wiem. Po eliminacji mam na liście 60 cudzoziemców i 8 Polaków. Zresztą w ostatniej chwili dwóch krajowców też wykreśliłem, bo po prostu jeden notowany waluciarz. Ci, jak wiadomo, nie mordują, bo im się to po prostu nie opłaca. I jeden bigamista. No też w zasadzie nie mordują, bo co najwyżej żenią się drugi raz. Za co grozi, jak wiadomo, kara do 2 lat więzienia. No i jeszcze jedno małżeństwo. Pozostało mi zatem kilkadziesiąt osób. Także jak widać, traktuję sprawę serio, chociaż przyznam się panu majorowi, że bez specjalnego przekonania. A co dalej? Wysłałem poza tym teleksy do komend wojewódzkich, żeby sprawdzili we wszystkich hotelach, czy nie znaleziono tego rodzaju listów więcej.
No i poza tym poprosiłem, żeby mi tam jeszcze sprawdzili paru panów. Wiem, bo mam dla ciebie wiadomość z Wybrzeża. Mają identyczną karteczkę. Widziano ją dzisiaj rano w pokoju Barbary Kaluckiej, lat 24, tancerki nigdzie nie pracującej. Kazałem już dla ciebie zarezerwować miejsce w najbliższym samolocie. Mhm. Czyli mam już delegację? Wszystko gotowe. Halo? Dzień dobry pani, mówi Sławomir Borewicz. Czy mógłbym prosić panią o chwilę rozmowy? Sławek? Tak, Sławomir Borewicz z Warszawy. Ach, to pan jest z Warszawy. Skąd pan dzwoni? Tu w hotelu jestem, siedzę na dole w holu. Jak pana poznam? No, jestem w brązowej, zamszowej kurtce. A w jakim pan jest wieku? Po 50. Po 50? To właściwie czego pan sobie życzy? Wyjaśnię to pani tu na dole. Czekam. Attention, monsieur Pierre Boré, s'il vous plaît, contactez avec réception. Je répète, monsieur Pierre Boré, merci. Pani Kałuczka, prawda? Tak. Dzień dobry. Nigdy bym nie przypuszczała, że tak wygląda mężczyzna po 50. Zdarza się. Ale nie często. Może wypijemy kawy. Ja jestem z Warszawy, ale z milicji. Bardzo proszę. Co to był za list, który widziano w pani pokoju? To o to panu chodzi. Tak. To jakaś głupia historia. List leżał w recepcji obok listu na moje nazwisko. Przez przypadek wzięłam oba naraz. Był niezaklejony i jakoś tak dziwnie zaadresowany. Właściwie skąd pan o tym wie? A to już, daruję pani, nasza sprawa. A o co chodzi? Co pani z nim zrobiła? Mam go chyba w torebce. Chciałam oddać w recepcji. Mhm. Można zapytać, gdzie jest pani dziecko? Najpierw musiałabym znaleźć kogoś, kto chciałby mi w tym pomóc. Czyżby pan miał zamiar? Pytanie postawiłem konkretne. Może zechce pani odpowiedzieć? Konkretnie to nie mam ani męża, ani dziecka, ani nawet na razie kandydata. Mieszkam w Krakowie na ulicy Mazowieckiej 60, mieszkania 12. Możecie sprawdzić. Ma pan jeszcze jakiś temat do dalszej rozmowy? Nie. Proszę tylko zawiadomić komendę dzielnicową, gdzie pani pojedzie stąd na występ. Do widzenia. Na to, żeby obejść wszystkie domy, w których są dzieci, w dzielnicy, w której nadano list, musiałbym dać wam kilkudziesięciu ludzi. To jest miasto portowe, gorące miasto. A czy to w ogóle nie jest jakaś dęta sprawa? Może być i może nie być. Wydaje mi się, że to jest jakiś głupi żart. Mnie się też tak zaczyna wydawać, ale co będzie, jeśli się mylimy? Niemożliwe. Jeżeli ktoś zginął naprawdę, to przecież dziecko ma rodzinę. Szukaliby, zgłosili na milicję. Ja codziennie mam kilka takich spraw, ale większość pań znajduje się późnym wieczorem. A w najgorszym wypadku następnego dnia rano. Wędrowcy na jedną noc. Ci, co giną naprawdę, to po dwóch dniach mamy już ich na sądówce. Prawdziwi wędrowcy to tacy, którzy wyruszają, aby nigdy nie wrócić, jak ktoś powiedział. Macie rację, ale właśnie mnie najbardziej niepokoi ten brak reakcji ze strony rodziny. Dlatego chciałbym znaleźć to dziecko. Pozwólcie, obywatelu majorze, że skontaktuję się z waszym ekspertem. Chciałbym przede wszystkim ustalić wiek tego dzieciaka. Naturalnie. Porozumcie się w sekretariacie. Przepraszam was bardzo, ale jeszcze muszę lecieć. Dziękuję bardzo. Proszę o to.
Nic mi to pismo nie mówi. To on. To chyba jest Dorotki Kostrzewskiej. Takie z tym zakrętasem. A moglibyśmy zobaczyć jej zeszyt? Mam ostatnią klasówkę. Rzeczywiście podobne. A co pani zdaniem mogłoby ją skłonić do napisania takiej kartki? Bujna wyobraźnia, egzaltacja, głupi żart? I wykluczam głupi żart. Dorota jest dziewczyną jak na swój wiek bardzo poważną. Dużo czyta. No, wydaje mi się, że jest nawet... Przepraszam bardzo, czy my jesteśmy jeszcze potrzebni, bo jest po pauzie. Nie, nie, to ja przepraszam. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Wydaje mi się, że jej matka wyjechała. Od pewnego czasu widuję ją tylko z taką starszą panią. Ale nic bliższego nie wiem. Zawołać Dorotę? Nie, nie. Przeciwnie, nawet prosiłbym o zachowanie w dyskrecji tej naszej rozmowy. Natomiast bardzo prosiłbym o jej adres. Wiecie, to ładna niewiasta, rozwiodła się, nigdzie nie pracuje, ale zawód ma wpisany, tancerka. Rzeczywiście raz ją widziałem w telewizji. Specjalnie podejrzanych kontaktów nie stwierdzam. No, po lokalach to często bywa. Wiecie, ładne samochody, cudzoziemcy. Być może rzeczywiście wyjechała na występy. Jej często nie ma w domu. A jakiś narzeczony, bliższy znajomy? Chyba chodziła z takim jednym waluciarzem. Ci z dewizówki będą wiedzieli. Zaraz, jak on się nazywa? Jakubiak. Ale on i tak wam nic nie powie. Dlaczego? Ma za punkt honoru nigdy nie rozmawiać z milicjantem. Takie hobby. W czasie przesłuchania, jak go zatrzymali, to był jak głuchy, mowa do ściany, cała komenda o tym mówiła, a i tak dostał wtedy 2 lata. Rozumiem. A gdzie go można spotkać? No, najłatwiej w Kaskadzie. Jakubiak to król od zielonych papierków. Z tego, co wiadomo, pracuje na niego kilkunastu facetów. Dobra, dziękuję. Spróbuję rozejrzeć się jeszcze tam na miejscu. Przepraszam. Czy tu mieszka pani Joanna Kostrzewska? A pan w jakiej sprawie? Córki nie ma w domu. Moje nazwisko Borewicz, a przyjechałem z Warszawy. Jestem oficerem milicji. Czym mogę służyć? Proszę mi powiedzieć, co się dzieje z pani córką? A co ma się dziać? Czy coś się stało? Nie, nic się nie stało. Po prostu chcieliśmy ustalić, gdzie ona obecnie przebywa. I po to przyjechał pan aż z Warszawy. A dlaczego to interesuje milicję? Jeśli nic się nie stało, to po co panu potrzebne te informacje? Wiecie pani, wiadomo nam, że pani córka wyjechała dość dawno, nigdzie nie jest zameldowana, nie pracuje. No wie pani, jak mówią, dla świętego spokoju. Naszego, a może i pani. Dobrze by to wyjaśnić. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Może kawy? Nie, dziękuję bardzo, proszę się nie fatygować. Doprawdy czuję się zaskoczona pana wizytą. Nie ma powodów do niepokoju. Wyjechała do Łodzi. Może coś się przedłużyło. Doprawdy nie wiem dokładnie, gdzie jest. A kiedy wyjechała? 3 miesiące temu. No to proszę się zdecydować. 2 czy 3? 2. Bardzo ją przepraszam, ale dlaczego właściwie pani córka się rozwiodła? O to proszę już zapytać jej męża. Nie po to ją chowałam, żeby garnki szorowała. Rozumiem. W każdym razie utrzymuje pani obecnie dziecko, siebie. Z czego? Mam rentę. Córka też przysyła pieniądze. Ostatni raz przysłała kiedy? 1 miesiąc temu. Skąd? Z Łodzi. Chciałbym zobaczyć ten przekaz. Nie przechowuję takich. Wyrzuciłem. Skąd mogłam wiedzieć, że będzie potrzebny? W każdym razie mówi pani, że był z Łodzi. Tak. A mógłbym zobaczyć jakieś zdjęcie pani córki? Jak aktorka powinna mieć ich sporo. Może to panu wydawać się dziwne, ale
Córka tak bardzo lubi fotografie, że wszystkie zabiera ze sobą. Ale mam kilka zdjęć z dzieciństwa. Jest bardzo podobna do Dorotki. Zgadnę, jest brunetką? Jest piękną, wysoką blondynką. No wtedy to jeszcze nie była taka wysoka. Jestem pewna, że ze swoją urodą mogłaby zrobić wspaniałą karierę za granicą i nie musiałaby się włóczyć po prowincji z występami. Tak. No to wszystko, dziękuję pani. Rzeczywiście niepotrzebnie niepokoiliśmy się losem pani córki. Oczywiście. Przecież gdyby się naprawdę z nią coś stało, to ja sama zwróciłabym się do panów o pomoc. Na was zawsze można liczyć. To bardzo miłe, że pani tak myśli. Do widzenia. Do widzenia. Jak się zgłosi K18, niech podjedzie pod to samobójstwo. Kto to? Starszy inspektor sekcji zabójstw w randze kapitana. Tak, tak, dzwonię później. Jedyna w Polsce. Wieje grożą. Wiadomość dla 07. Ja, fala 11, słucham. Sprawdzono w wytwórni filmowej. Kobieta o podanym nazwisku nie była zatrudniona przy żadnym filmie w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Sprawdzono również w atelier w Warszawie, we Wrocławiu. Powiedz, jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Zrozumiałem. Coś się nie zgadza? Co? Nie, nie, przeciwnie. Właśnie wydaje mi się, że coś się zaczyna zgadzać. Mielibyście może czym podrzucić mnie do Orłowa? Nic nie mam, ale może coś ściągnę z miasta. K10 albo K8. Podjedź na bazę, podrzucisz oficera do Orłowa. Ja mam pijaczka, a K8 gołego faceta, co stoi na dachu, odbiór. Zrozumiałem. No ja też zrozumiałem. Dobra, dam sobie radę, dziękuję bardzo. Proszę. No jestem, słucham cię, o co chodzi? A skąd ja mam wiedzieć, że pan jest na pewno z milicji? Bardzo słuszne pytanie. Proszę cię, tu jest legitymacja, możesz sobie popatrzeć, sprawdzić, porównać. Mało pan jest tu podobny. No wiesz, zdjęcie było robione 5 lat temu, to będzie dlatego. Więc jak to jest? Dlaczego myślisz, że mamie stało się coś niedobrego? Mama bardzo płakała, kiedy wyjeżdżała. I żegnała się ze mną. Ale nie chciała, żebym widziała, że płakała. I śpieszyła się. I zebrała wszystkie swoje rzeczy. A z kim wyjechała? Nie wiem. Znaczy, przed wyjazdem ktoś może mamy odwiedzał? Nie. A może odprowadzał ją? Odwoził ją samochodem. Samochodem? A jaki to był samochód? Znasz się na samochodzie? Ciemny. A pamiętasz, jak wyglądał ten pan? Był wysoki. A kto to był w ogóle? Jak mama o nim mówiła na przykład? Mama nigdy o nim nie mówiła. Rozumiem. Powiedz, Dorotko, ty masz może jakieś zdjęcie swojej mamy? Nie. A może twoja mama jest bardzo brzydka, co? Jest bardzo ładna. Mam jedno w szkole. Bo babcia pochowała mi wszystkie zdjęcia mamy. Jak to pochowała? Dlaczego pochowała? Nie wiem. Powiedziała tylko, żebym nikomu nie pokazywała, ani nie dawała żadnych zdjęć. A mogłabyś mi pożyczyć to zdjęcie na parę dni? Byłoby mi wtedy znacznie łatwiej szukać twojej mamy. Nie. Trudno. Dziękuję ci za informację. Do widzenia. Do widzenia. Czy dała panu coś ta rozmowa? Dała i nie dała. Wiem, że matka Dorotki nie jest tą, o którą mogło nam chodzić. A zanosi się na to, że zaczniemy szukać od początku i to zupełnie kogo innego. Nic nie rozumiem. To podobnie jak ja. Gdzie tu jest restauracja Kaskada? No wie pan, ten lokal nie cieszy się najlepszą opinią. To dobrze, to znaczy, że to jest ten, o który mi chodzi. Ale tu zaraz przy molo. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jakub, jak jest? Jest, siedzi już przy barze.
psi, psi, pokochałam go. Popłynęłam jak za lotem aż na dno. Kotku, wydaje mi się, że się nudzisz. Po pierwsze, wolę, jak się do mnie mówi piesku. A po drugie, w ogóle się nie nudzę. Pryskaj. No co, przeszło ci? Możemy zamienić zadania? Przynajmniej sprawę. Ja ci nic nie zabrałem. Heniu, no! Znowu pan zaczyna. Oszukałeś mnie. Bardzo mnie oszukałeś. Do mnie mówisz? To będzie ostatni raz, jak mnie oszukałeś. Weź tego pętaka, bo jak go huknę, to już nikt nigdy w życiu na niczym go nie oszuka. Ty świnio, będzie ci lepiej smakować. Daj zyski! Pokój! Wystarczy. Oszukałeś mnie, ty mnie jednak faktycznie bardzo oszukałeś. Ja już was gdzieś widziałem. Notowany? Skąd żaden notowany? Dokumenty. Ale o co chodzi? Ja rozbroiłem ich tylko. Dokumenty, mówię. Tak, tak, ten pan ich tylko rozbroił. Był całkowicie w porządku, panie Plutonowy. Nie mam, mam tylko prawo jazdy. Dowód zostawiłem w hotelu. Borewicz. Sławomir Borewicz. Tak. Ja was na pewno już gdzieś widziałem. Nie przypominam sobie. Pracujecie? Tak, i to ciężko. Miejsce pracy? Spółdzielnia Pracy Jubilerów w Warszawie. W Gdańsku jestem w ogóle pierwszy raz. A, we wszyscy tak. Pierwszy raz, co? Ale musicie zadzwonić do hotelu, sprawdzić. Tam moje dane mają odnotowane z dowodu. Sprawdzimy. Dziękuję wam za obywatelską postawę. Może byście wstąpili do ORMO. Potrzebujemy takich ludzi, co? Interesująca propozycja. Przemyślę sprawę. A, dawaj. Idziemy. No już, chodź. Powiedz ba, że daleko bierz nas do palaczem, Jakubiak zapłaci. No już, już, już. Jak wyjdzie. No i jak, piesku kotku, nie zmieniłeś zdania? Nie. Ostry jesteś. Mam to od dziecka. Czy ja go znam? Panie, on tu mnie przez rok to ze dwa samochody przepłukał i to na smutno. A co mu jest? Ja tu widzę więcej niż lekarz i wiem więcej niż ksiądz. A co mu może być? Mocnego cwaniaka załatwi tylko jedno. Baba, co? Co, pana też? Zdaje się, że jego nieźle załatwiła. Na baby nie ma mocnych. No, jak pan widział. Wzięła go na tak zwaną romantyczną miłość. A na to da się złapać każdy chłop. Trzymali się za ręce, patrzyli sobie w oczy. Ona była bardzo ładna, tylko... Panie, dla mnie to ona była wariatka. Ona chciała koniecznie i bez przerwy wielkiej miłości. Nie najgorsze, ma pan rację. Bo ona uznaje tylko wielką miłość, westchnienia, księżyc, kwiatki malowane szminką na barze, czułe słówka na przydechu, tak nie wie pan. Na czym, na czym? Na przydechu, tak jest westchnieniem. Zawsze trzeba mówić na przydechu, że się kocha, to to o wiele lepiej skutkuje, wie pan. To znaczy, że astmatycy mają szansę. Rozwiodła się może pana z mężem. Bo do szaleństwa zakochała się w szybko biegaczu na łyżwach. Po tygodniu mieszkał tu u nas w hotelu. Odjechał, a ona z rozpaczy zakochała się w pierwszym, który chciał ją zrozumieć. Krótko to trwało. No i potem Jakubiak wyszedł z Mamra. Siedział za handel fałszywymi dolarami. Nie miał co jeść. No to chętnie i powiedział, że od dziecka marzył
o wielkiej miłości. I z miłości gotów jest do końca życia nie brać fałszywego dolara do ręki. Co? No jak się trochę odkuł, to mu ta niechęć przeszła. Nie chciał chodzić przy księżycu, bo mówił, że go zawiewa. A chciał normalnie jak człowiek napić się wódki. No to ona się w nim odkochała. Powiedziała, że Polacy nie nadają się do wielkiej miłości. I zaczęła wyłącznie kochać się w zagraniczniakach. Wie pan, najpierw był Szwed. Rozumiesz pan? Co może być za miłość z człowiekiem, który na co dzień pije mleko? No to później nie zawracała sobie głowy takimi drobiazgami, wie pan. Zajmowała się tylko prawdziwą miłością. A wiesz pan, kto się nadaje do prawdziwej miłości? No kto? No kto? No nie wiem. Włoch, panie. Włoch? No jasne, że Włoch. A to był nie tylko Włoch, ale i artysta, już pan rozumie? Kiedy Włoch i artysta w jednej osobie powie coś na przydechu, to dziewczyna, która marzy o wielkiej miłości, jest ugotowana. Tylko wie pan, on był co prawda artysta iluzjonista. No, ale ona nie wnikała w takie drobnostki. Potem on wyjechał do Mediolanu, a ona pozostała w przekonaniu, że jedyną prawdziwą miłością w jej życiu był właśnie ten makaroniarz. Ja chyba przypuszczam, że ona rzeczywiście szukała prawdziwej miłości. Przez rok nie zakochała się ani razu. I co dalej? Ten Włoch pewnie wrócił, nie? No fakt, przyjechał. Występował w lokalach. Zaprosili mnie kiedyś. A później pojechał w teren, ona pewnie razem z nim. Przypuszczam, że jemu to już przeszło. Wrócił do Włoch. A ona śmiertelnie zakochana przebywa teraz pewnie w kolejnej dewizowej pościeli. Nie widuję jej tutaj. Czy ja bym mógł stąd zamówić Warszawę? Oczywiście, bardzo proszę. Ona? Tak. I ciesza mi. Mała może się przestraszyć. Ja nie wiem, mnie się dzieci jakoś dziwnie boją. No nie wiem dlaczego. No właśnie. Dowiedział się pan czegoś? Na razie niewiele. Słuchaj, Dorotko, powiedz mi tak w tajemnicy, czy są może u was w domu jakieś listy, które dostawała twoja mama, co? Nie. Mama dostawała bardzo dużo listów, ale wszystkie zabrała. Mhm. Mam od nich tylko znaczki. Zbierasz znaczki? A masz je tu gdzieś? Mógłbym zobaczyć? Aha, zeszycie są. Spróbuj sobie przypomnieć, kogo najczęściej widywałaś z mamą przed jej wyjazdem, co? Nikogo. No może byłaś z mamą i jej jakimiś znajomymi, nie wiem, na lodach, w kinie, na spacerze, na molo, nie? Nie, mama chodziła zawsze tylko ze mną. Mama była dla mnie bardzo dobra. Fajno. No? No cóż, barman nie miał pełnej orientacji co do zasięgu wielkich miłości. Listów nie znalazłem, ale jest cała kupa znaczków i to z całego świata. Wynikałoby z tego, że pani Kostrzewska kierowała się także czystym uczuciem, nie tylko dewizowym. Są znaczki z nad Balatonu, z Pragi, z Moskwy. O. Ale wie pan co? No. Ostatnio same znaczki z Włoch. Aha. Czyli co, teraz po hotelach, nie? No. Dobra, możemy jechać. Tu nic nie ma. Znaczy, na razie mamy tylko tego jednego z Nowotela, tak? Tak. To co jeszcze? Metropolitan, Poseidon. Jedziemy. Tylko ten jeden z Mediolanu. Tino Ferretti. Dziękuję bardzo. No to mamy dwóch.
Tak. Giuseppe Antonelli, Tino Ferretti. Chciałby się pan nazywać Tino? Tino? No, porucznik tak. Tino Zubek. Daj pan spokój z tymi Włochami. Tyle, że obaj niestety byli tu z żonami. W związku z tym w zasadzie odpadają. Dlaczego? Przecież to bzdura, żeby żonaty Włoch przyjeżdżał do Polski mordować kochankę. No, może bez przeszkód zostawiać od czasu do czasu swoją ślubną, lekko już podstarzałą żonę, z którą Bóg i papież nie pozwalają się rozejść, przyjechać do Polski i za małe pieniążki odetchnąć trochę czystą miłością. No, więc który? No, chwileczkę. Ma pan datę, kiedy który z nich był na wybrzeżu? Chwileczkę. O, jest. Antonelli, druga połowa marca. No to ten odpada. Dlaczego? Na znaczkach u Dorotki były stemple. Właśnie z marca. No nie mógł pisać do Kostrzeckiej listów z Mediolanu, skoro w tym czasie był tu, nie? Rozumiem. Także zostaje tylko ten Ferretti. Najbliższym samolotem lecimy do Warszawy. Panie, daj pan spokój. Mnie już przy momencie, kiedy wykupuję bilet, to mi się robi niedobrze. No dlaczego teraz? Na krajowych liniach latają bardzo ładne stewardesy. Dostanie pan taki wafelek Prince Polo. Panie, szybciej mi się jeszcze zrobi niedobrze. Sławek! O, cześć. No? Mam. Co, biuro ewidencji, tak? Tak. No to dawaj po kolei. Przyjechał do Warszawy miesiąc temu samochodem. Był 3 dni w Warszawie, potem wyjechał na wybrzeże. Jeździ tak. Po całej Polsce. Przyjechał na występy, robi sztuczki, puszcza kółka, rzuca nożem. Wiesz, takie bujanie ślepych. Potem wyjechał z Warszawy na dłuższy czas i ostatnio od czasu, kiedy zamieszkał w hotelu, nikt go nie widział. Ustaliłam też, że od miesiąca nie pokazywał się w konsulacie. Dzieci nie ma, samouk, lat 38, żonaty. Żona była narciarka. Tak, jak mi jeszcze powiesz, że jeździ w butach firmy San Marco. Nie jeździ, połamała się kiedyś ciężko. Co jeszcze? Ma znajomych w Warszawie. Pożyczał kilka razy samochód. Powiedz mi, skąd to wszystko wiesz? Mam koleżankę, która była tłumaczką. Brawo. Spróbujcie w takim razie ustalić, gdzie on jest teraz, bo to jest najważniejsze. Mhm. Powinien tu mieć jakąś umowę, nie wiem, kontrakt. Pagard Estrada, tam trzeba pytać o tego artystę na przydechu. Na czym? A nie, nic. Cześć. Cześć. Można postawić dwie hipotezy. Pierwsza, że zaginięcie Kostrzewskiej w ogóle nie ma nic wspólnego z tym Włochem. Wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne. Kostrzewska jak dotąd nie lubiła zbyt długo czekać na nową miłość. My się zastanawiamy nad Włochem, a tymczasem ona się może bawić w prawdziwe uczucie z zupełnie kimś innym. I druga hipoteza. Kostrzewska mogła mu robić kłopoty, szantażować go, bo ja wiem, że zawiadomi żonę. Różne cuda baby robią, nie wiem. W związku z tym postarał się, żeby ona zniknęła. Ale nie sądzę, żeby od razu posuwał się do mordowania jej, no. W końcu, gdyby wszystkie tego rodzaju komplikacje trzeba było załatwiać przy pomocy morderstwa, to połowa świata by się musiała wymordować. Czyli co, to znaczy, że ty nie kojarzysz znalezienia zwłok na plaży ze zniknięciem Kostrzewskiej? W każdym razie nie mam na to żadnych dowodów, tym niemniej... Ona zniknęła, no to muszę ją znaleźć. No, a żeby ją znaleźć, to muszę przesłuchać tego cholernego Włocha, no i tak. No cóż, zgadzam się. Mimo, że nie mamy przeciwko niemu żadnych konkretnych zarzutów. To, że znał Kostrzewską, nie stanowi jeszcze żadnego obciążenia. A w końcu nie wiemy na 100%, czy to ten sam Włoch. No to, że jakaś tam dziewczynka o dziwacznym zacięciu korespondencyjnym zbiera znaczki włoskie, wcale nie musi świadczyć, że pewien Włoch zamordował jej mamę. Ale jeśli rzeczywiście jest tak, jak ustaliła Ewa, że kontrakt kończy mu się za 3 dni... Za 2 dni. Tak, za 2. I tego dnia ma odlecieć do Paryża, musimy go odnaleźć. Jeżeli do czwartku sprawa nie zostanie załatwiona, to żaden prokurator nie da sankcji na Włoch. Nie myślę, że na tym się skończy. Oby nie. Także ja bym jednak prosił o... pozwolenie na opublikowanie komunikatu ze zdjęciem Kostrzewskiej w telewizji i na powiadomienie wszystkich jednostek o poszukiwaniu Ferretiego. No dobrze, zgadzam się, ale błagam, chodźcie koło tego ostrożnie. To zrozumiałe, obywatelu majorze.
Porucznik Borowicz. Dzień dobry. Czy dalej pan się tak świetnie trzyma po 50? No wie pani, robię co mogę. Słucham. Wczoraj wieczorem oglądałam w telewizji zdjęcie Kostrzewskiej, Joanny Kostrzewskiej. Być może mogłabym panu powiedzieć coś, co by pana zainteresowało. Słucham. Tak przez telefon. Zatrzymałam się w hotelu Warszawa. Pani daruje, ale jednak przez telefon. Jestem bardzo zajęty. Słucham panią. Jak pan sobie życzy, panie Sławku. Otóż ja znam Joannę Kostrzewską. Razem występowałyśmy w kilku filmach. No, z tym, że ja naturalnie grałam. Ona statystowała oczywiście. Tak. Szkoda, że mi pan nie powiedział wtedy, że chodzi o Kostrzewską. Mogłabym już wtedy wiele panu wyjaśnić, prawda? Szkoda, że pan... Czy chce pani powiedzieć, że pani wie, co się dzieje z Kostrzewską? Oczywiście, panie poruczniku, że wiem. W tym właśnie celu do pana dzwonię. Ja kilka dni temu widziałam ją w bardzo dobrym zdrowiu. Pewnie sama zgłosi się lada dzień i podziękuję panu za bezpłatną reklamę w telewizji. Może i mnie pan by chciał poszukać? Ja chętnie zginę i z góry służę swoim zdjęciem. Ono może być nawet... Z góry pięknie pani dziękuję. Wracając do sprawy, gdzie pani widziała Kostrzewską? A tu w Warszawie. Nie rozmawiałam z nią co prawda zbyt długo, bo bardzo się spieszyła, ale no widziałam ją. Czy pani jest tego pewna? Ta informacja, sama pani rozumie, może mieć dla nas bardzo ważne znaczenie. Tak. W którym pokoju pani mieszka? 104. Czy mogę liczyć na pana wizytę? No na razie dziękuję pani za informację. Być może się zobaczymy. Jak długo zostaje pani w Warszawie? Do czwartku. Do zobaczenia. Dziękuję pani, do widzenia. Mam coś. Jest meldunek z Wybrzeża, nadany 15 minut temu. Ferety był kontrolowany na szosie, jest z żoną, jadą w stronę Gdyni. Jak to z żoną? No, w meldunku jest, że z żoną, z Amelią Ferety. Przyjechali na Wybrzeże na kilka dni. Gdańsk pyta, co robić dalej. Sierżant Kozłowska. Borewicz, czekasz pilnie do Gdańska. Tak. Pilnować przejazdu samochodu Alfa Romeo. Tak. MI 34 34 44. Tak. Nie zatrzymywać. Tak. Przejść na bezpośrednią łączność radiową ze stanowiskiem dowodzenia na kanale L16. Przyjęłam. Dobra, dziękuję. Jeżeli ta niedopieszczona kałucka dzwoniła tutaj przed chwilą, ma rację. No to Kostrzewska cała i zdrowa jest w Warszawie. No widziała ją podobno wczoraj. No jeżeli to prawda, a Ferety z prawowitą małżonką przyjechali na Wybrzeże, to znaczy, że... Major miał rację. Sierżant Kozłowska. Jeszcze raz, Borewicz. Poproszę o samochód z kierowcą do Gdańska. Do Gdańska? Tak, do Gdańska. I pewnie miał pan tam być wczoraj. Pani Krysiu, zna mnie pani coraz lepiej. Mam tylko tego starego Mercedesa, ale za to z Jóźwiakiem. No i bardzo dobrze. No, za 3 minuty na dole. Pisz zlecenie. No to jedziemy. Gdzie? Do Gdańska? Tak. Ale po co mamy tam jechać, skoro ono o 17 ma tutaj z Warszawy samolot do Paryża? No i właśnie o to chodzi. Niech pan patrzy na zegarek. Już nie ma siły, żeby zdążył. Następny meldunek. Ferety minął Sopot, jedzie w kierunku Orłowa. Zgadza się. Kryminał? Co? Nie. O miłości? Tak, o miłości. Lubię. Kto kogo? Co kto kogo? No, kto kogo kocha. Wszyscy się kochają. To jest książka o miłości do życia, Cola Brenią. Posłuchaj. Popić przed pracą, popić po pracy. Piękne życie. Widzę wkoło siebie ludzi gniewnych i słyszę wyrzekania. Wypominają mi, żem się nie w porę wybrał ze śpiewaniem w tak smutny czas. Nie ma żadnego smutnego czasu, są tylko smutni ludzie. Fajne. Też tak uważam. Co? Mówcie głośniej. Kiedy? Tu Oktan, 07, zgłoś się, 07, zgłoś się, odbiór. Ja 07, zgłaszam się. 07, moment, przełączam cię na szefa. Z
Spóźniliśmy się. Dziś rano na plaży koło Kamiennego Potoku znaleziono rzeczy i torebkę Kostrzewskiej. Rzeczy rozpoznała matka Kostrzewskiej. W torebce nie miała, co prawda, dowodu osobistego, był tylko jakiś stary miesięczny bilet. Ale ustalono to. Odbiór. Szlak trafia. No cóż, obywatelu majorze, chyba powinniśmy się z tym liczyć od początku. Na razie jeszcze nie wiemy, czy ona rzeczywiście utonęła, czy ją utopiono i czy Włoch ma z tym coś wspólnego. Zarządziłem poszukiwanie zwłok. A co ty proponujesz, odbiór? Ferretti jest nad morzem. W tym układzie proszę o zezwolenie na dalszą jazdę do Gdańska. Tylko Sławek, uprzedzam. Dopóki przeciwko Włochowi nie będzie konkretnych dowodów, nie możesz go zatrzymywać. Związek między nimi może być sprawą naszej wyobraźni po prostu. Tak jest, zrozumiałem. Przechodzę na bezpośrednią łączność z Gdańskiem. Zgłoszę się za godzinę. W razie czego ewentualne komunikaty poproszę przez Gdańsk. Jedziemy. Mój kryptonium fala 11, słucham cię 07. Co z tym samochodem Alfa Romeo? Stoi przed hotelem Grand w Sopocie. Jest pod obserwacją. Odbiór. Zrozumiałem. Coś tu się nie zgadza. Przecież nawet tym Romeo nie zdąży na samolot do Paryża. To już wiedziałem nawet w Warszawie. Ale właśnie niepokoi mnie co innego. Słuchaj, fala 11. Ustalcie, w którym pokoju w Grand Hotelu zatrzymał się Ferretti. Poza tym przyspieszcie poszukiwania zwłok Kostrzewskiej na plaży koło Kamiennego Potoku i przeszukajcie okoliczne lokale. Zrozum mnie, sprawa jest bardzo pilna. Liczą mi się nawet minuty. Jestem stale na nasłuchu. Melduj o każdym nowym szczególe. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem, bez odbioru. Wykonuję. Dziękuję. Wynajął pokój jednoosobowy numer 5. Wziął klucz z recepcji, ale w pokoju go nie ma. Sprawdziliśmy. W restauracji, kawiarni także nie. Odbiór. Zrozumiałem. No i co pan o tym sądzi? On już jedzie 140. No i bardzo dobrze. Fala 11. Ustalcie, czy przypadkiem Ferretti nie znajduje się na liście pasażerów odlatujących... Autobusem. Radiowóz też dojeżdża do lotniska. Czy zatrzymać Włocha? Nikogo nie zatrzymywać. Wyślijcie razem z nim samolotem do Warszawy wywiadowcę. Niech leci razem z nimi. Jeżeli ja nie zdążę, a Włoch będzie odlatywał z Okęcia, to zatrzyma go pod jakimkolwiek pozorem. Zrozumiałeś, odbiór? Tak jest, ale obywatelu poruczniku, na takie zatrzymanie cudzoziemca potrzebne jest specjalne zezwolenie. Wiem, biorę to na siebie. Przykro mi, ale ja muszę mieć na to zgodę komendanta. I jeszcze jedno. W radiowozie są sami mundurowi. Nie zdążymy podesłać cywila. Odbiór. To niech się na lotnisku przebierze w mundur lotu, w cokolwiek, w starą babę. O której ląduje samolot w Warszawie? Rozkładowo o 16.30. Chyba nie będzie opóźnienia, bo pogoda jest doskonała, słońce. Nie opowiadaj mi o pogodzie. Bez odbioru. Już wiem. Włoch ląduje w Warszawie o 16.30. Znaczy mamy godzinę i 10 minut, razem 70 minut czasu i 120 km do Warszawy. Przeciętna wychodzi ci mniej więcej 115, czyli miejscami musiałbyś lecieć 160. Dasz radę, porucznik Zubek, jakoś to może przeżyje. O ile ta cmentarna bryka się nie rozleci, to chyba tak. No to czady. Obywatelu majorze, Włoch wylądował na Okęciu. I? Jest z żoną. Podjechali pod hotel Wiktoria. 07, gdzie jesteście? Odbiór. No, dojeżdżamy w tej chwili do miasta. Bardzo proszę o ułatwienie nam przejazdu na skrzyżowaniach. Presto, cara. I beg your pardon? Przepraszam, pan Ferretti. Tak. Do you speak English? Czy pan mówi po angielsku? Trochę. My name is Sławomir. Nazywam się Sławomir Borewicz. Szukamy pana od dawna. I reprezentuję
Telewizję Polską. Chcielibyśmy zaproponować panu udział w koncercie w przyszłym roku, w styczniu. Miło mi to usłyszeć, ale niestety wyjeżdżam do Paryża i nie mogę odłożyć podróży. Może ustalimy te sprawy listownie. Oto mój adres. Amelio, pozwól. Pan jest z Telewizji Polskiej. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ferretti. Barewicz. Nice to meet you. Prego, prego, signora. A moment. Chwileczkę. Może ustalimy pewne szczegóły naszej propozycji w drodze na lotnisko. Proszę bardzo. Oprócz tego wystąpią Maryla Rodowicz, zespół ABBA i znana warszawska aktorka Joanna Kostrzewska. Jest w Warszawie? Tak. Aż tak się już wybiła. Goodbye. Może pani przyjedzie z mężem? Zacznie się wtedy u nas sezon narciarski. Od 6 lat nie jeżdżę na nartach. Bye, arrivederci. Moment, Mrs. Ferretti. Dorotka, zdaje się, bardzo się o panią niepokoi. Poznaje pani ten charakter pisma? Tak. Pani Joanna Kostrzewska, nie mylę się, prawda? Fakt, że jest pani bardzo podobna, tyle że znacznie młodsza. Przed chwilą widziałem zdjęcie pani Ferretti z formularza wizowego. Wezwijcie jakiś samochód i majora trzeba zawiadomić. Dobrze, w porządku. Jakbyście na to wpadli, co? Żona Ferretiego zaskoczyła nas oboje. Wiedziała, że przez pierwszy miesiąc będzie występował na wybrzeżu. Przyjechała za nim. Była chyba 5 rano. Wybiegłam za nimi. Stali na tym urwisku, jak się idzie do Orłowa. Rzuciła się na niego z pięściami. Zaczęli się szamotać. Widziałam, jak spadała. Nie mogliśmy jej już nic pomóc. Nikt by mu nie uwierzył, że to był wypadek. Sąsiedzi w Mediolanie wiedzieli, że Tino chciał się z nią rozejść. Poza tym miała majątek, który Tino dziedziczy. Nie wybroniłby się. Nie chciał jej zabić. Nie kochał jej to wszystko. Zaczęło się to rok po wypadku, kiedy zaczęła pić. Kocham go i chciałam go ratować. Miałam wjechać z Polski jako Ferretti. To była jedna szansa. A od Paryża już miałam jechać na własny paszport jako Kostrzewska. Czyli wyszłoby na to, że pani Ferretti przyjechała do Polski, potem wyjechała i zniknęła dopiero w Paryżu, tak? Chytrze. Wahałam się do ostatniej chwili, bo chodziło mi o Dorotkę. Ale Tino mi wytłumaczył, że wszystko da się załatwić później. Że będę mogła powiedzieć, że mi zapomnieli stemplować paszport przy wyjeździe. Przepraszam pana za matkę. Robiła to, co ją prosiłam. Wie pan, matka zrobi wszystko, o co się o poprosi. Widzi pani, tak się składa, że tego akurat to ja nie wiem.
Wiem natomiast, że pani też jest matką. A jak się stało, że pan na to wpadł? Nerwy, proszę pani. Choć trzeba przyznać, że była pani wspaniale przygotowana do tej roli. Ale w ostatniej chwili zawiodły nerwy. Po prostu przed wyjściem z hotelu zaczęła pani utykać nie na tę nogę.